Więc tak, to jest kolejna część filmu z odpowiedziami na Wasze pytania. Nagrywam ten film już około godzinę. Jeszcze trochę pytań zostało. Postaram się jak najszybciej na to wszystko odpowiedzieć. Sączę herbatę, bo już mi tak zaschło w gardle, że mi język zaraz po prostu plecami wyjdzie. I muszę jeszcze zrobić obiad, zjeść coś za chwilę i później idę do pracy, także mam bardzo mało czasu, a jeszcze chciałam przeznaczyć chwilę, aby przerobić Wam jakiś film, aby wrzucić go na YouTube, ale nie wiem, zobaczymy, chyba się nie wyrobię. Także jedziemy dalej. Wariączku kochany, pilnuj herbatki. Poprzedni film mam nadzieję, że jakoś udało mi się wyciąć, a skończyliśmy mniej więcej na tym, że jak to robisz, że paląc masz takie śliczne, białe zęby. Wiecie co, nie wiem, nie używam, używam zwykłą szczoteczkę Oral-B, tą elektryczną, nie mam jakiejś tej, nie wiadomo jakiej drugiej. Jeżeli chodzi o pastę do zębów, to zwykłe, najzwyklejsze, bardzo lubię Colgate, Blendamet i to jest wszystko. Nigdy nie wybielałam zębów. Kiedyś kupiłam sobie tą białą perłę do wybielania, gdzie się siedzi w takim, wiecie, w tej szczęce jak Rocky Balboa, ale powiem Wam szczerze, że to mi nic nie dało. Moje zęby takie są i to chyba naturalnie po prostu. No jeżeli chodzi o mycie, no to myję je 2-3 razy dziennie i to jest wszystko. Tak samo jak żałchy. Jak żałchy. Są długie, tu już wystarczy byle jaki, to jest wszystko. Następne pytanie. Jak planujesz zakupy jedzeniowe? Bardzo często, za każdym razem robimy sobie listę zakupów i bardzo często myślimy, co w danym tygodniu zjemy i według tego kupujemy nasze jedzenie. Więc na przykład jeżeli mam ochotę na kurczaka w curry, to wiem, że jedną połówkę curry zużyję do tego, drugą do tego. Nie lubię marnować jedzenia, nienawidzę marnować jedzenia, nienawidzę wyrzucać jedzenia. Boże, nigdy w życiu, nigdy w życiu. Także mniej więcej tak to wygląda. Robimy listę, na przykład pieczarki, paprykę, nie wiem, sałatę, pomidora, ogórka, coś tam. I jeżeli chodzi o obiady właśnie, no to mniej więcej wiem, na co mamy ochotę w danym tygodniu, zapisuję sobie wszystkie te obiady i według tego kupuję jedzenie. A u mnie wymyślenie obiadów na tydzień to jest po prostu, uwierzcie, 5 minut. Usiądę, pomyślę o tym, o tym, o tamtym. Już wiem, że trzeba kupić kurczaka, czy takie warzywa. Nie umiem Wam tego opisać. To po prostu bym musiała nagrać osobny film na ten temat, bo u mnie to jest chwila, moment. Dla mnie to jest żaden wyczyn. I teraz bateria miga, karta już była zapełniona. Jedna się tam oczyszcza na komputerze, a zaraz nam chyba wsiądzie bateria, także zaraz będziemy musieli przełożyć baterię, a tą wrzucić na ładowarkę. Ale póki co, jeżeli zdążymy, to jedziemy dalej. Jakich kosmetyków używasz do makijażu? I to też jest temat na film oddzielny, bo moje kosmetyki, nie ma ich dużo, jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu. Są kosmetyki droższe, są kosmetyki bardzo tanie i uważam, że wszystko co mam, zużywam. Nie mam niczego ponad to, aby sobie leżało i bym tego nie używała, także to też jest film, temat na osobny film. Następne pytanie. Czy rozważasz nagranie filmu typu dzień ze mną, poranna, wieczorna rutyna? Czy rozważam? Rozważam. Jeżeli znajdzie mnie taka ochota i będzie więcej czasu, to też na pewno nagram. Jesteście za, czy nie? Dobra, następne pytanie. A ja jestem ciekawa, jak poznałaś swojego męża. To już było. Następne pytanie. Ryż, ziemniaki czy makaron? Wszystko na raz. A najbardziej to chyba makaroni. Ryż tak samo, ziemniaki tak samo. Ale makaron najbardziej. Tak, makaron najbardziej. Bo wiecie, co się śmieje, że w poprzednim wcieleniu byłam Włoszką, która była momentami blondynką. Mam nadzieję, że rozumiecie mój przekaz. Następne. Kawa czy herbata? Też jedno i drugie. I też oczywiście z przewagą herbaty, bo u mnie herbata to 5, 6, 7 dziennie. Naprawdę uwielbiam herbatę. Surowa dieta czy gotowane? Smażone i gotowane i surowe
Ale oczywiście nie mięso, nie lubię tatara, nie zjem surowego mięsa. Jeżeli chodzi o mięso takie na przykład jak się je w restauracjach typu medium, wysmażenia i tak dalej, nigdy w życiu. Ja muszę mieć wysmażone, żeby nie było czerwone. Nawet jeżeli powinno się takie jeść, za Chiny ludowe nie zjem, bym się po prostu pohaftowała tam przy tym stole. No nie zjem takiego. Nie lubię, to nie jest moja bajka. Jedyne surowe rzeczy, jakie bym zjadła, to rzeczywiście jest, nie wiem, szynka parmeńska, łosoś, tego typu sprawy, sok czy smoothie, koktajle i sok i koktajle i tak dalej, wszystko, jedno i drugie, uwielbiam, kocham i uwielbiam. Najważniejszy posiłek, śniadanie i najwspanialszy posiłek, uwielbiam śniadania i dla mnie śniadanie to jest po prostu najwspanialszy posiłek dnia. Następne pytanie, ostatni posiłek, kolacja, która jest zawsze lekka i staram się właśnie nie jeść pieczywa, tylko pieczywo, jeżeli mam ochotę, jem rano, a na kolację jem coś naprawdę bardzo, bardzo lekkiego. I właśnie to jest to, że postaram się nagrać Wam film tylko ze śniadaniami, tylko z kolacjami, ale zobaczymy, jak czas na to pozwoli. Następne pytanie. Kochana, wiem już, że nie liczyłaś kalorii na swojej diecie, ale napisz, w jaki sposób odliczałaś porcje. W jaki sposób? Wiecie co, wyobrażałam sobie, wiedziałam, że te porcje muszę zmniejszyć i wyobrażałam sobie moje poprzednie porcje, czyli na przykład starte kanapek, to zamiast tej starte kanapek, czyli na przykład pół bochenka chleba albo nie wiem, czterech bułek, robiłam sobie na przykład jedną bułkę i tak samo było z obiadem, zamiast pół talerza pyrów nakładałam sobie parę ziemniaczków, zamiast trzech schabowych nakładałam sobie jednego, zamiast nie wiem, z surówkami oczywiście, z sałatkami to człowiek sobie nie żałuje, w końcu to są warzywa i to jest coś, co możemy pochłaniać, ale tak po prostu, no nie ma innego wytłumaczenia na to, jak to wszystko organizowałam. Wiedziałam, że muszę to zmniejszyć i to drastycznie, bo wiedziałam, że jem bardzo, bardzo dużo i dlatego tak to mniej więcej wyglądało. Czemu nazwałaś tak pięknego kota tak brzydko bawem? Brzydko. W ogóle koty brytyjskie, jeżeli poszukacie sobie w sieci, bardzo dużo kotów brytyjskich ma na imię Bazyl. I nasz Bazyliusz, Bazyliusz, nasza Bazylia, dostała to imię ze względu na to, że ta pani, która sprzedała nam tego kota, ona mówiła na niego Bazyl i on został Bazylem. A Bazyl wzięło się to po prostu najzwyczajniej w świecie z tego. Wiecie co, ja muszę sobie tutaj ostrość przetygować na mnie, bo ten obiektyw widzę, że coś zaczyna szaleć. I Bazyliszek po prostu zabijał wzrokiem. I że Bazyl ma tak pomarańczowe oczy, no to każdemu kojarzy się imię Bazyl po prostu z tymi oczami. I to nie jest w sposób negatywny, ale no jeżeli ktoś uważa, że to jest imię brzydkie, no to niech tak będzie. Więc Bazyl dostał to imię ze względu na oczy i legendę o Bazyliszku, który zabijał wzrokiem. A Bazyl czasami potrafi zabijać wzrokiem i potrafi wymusić wszystko, co by tylko chciał. Następne pytanie. Ja mam pytanie, a mianowicie, czy swojego męża poznałaś już jak schudłaś, czy byliście razem już jak zaczynałaś swoją przygodę z odchudzaniem? Czy wspierał Cię w odchudzaniu? Jeśli zbyt prywatne, nie musisz odpowiadać i tak Cię uwielbiam. Buzia. Więc mojego męża, jak spotkałam mojego męża, jak się spotkaliśmy, wtedy ważyłam około 80 kilo gdzieś, niecałe, pamiętam. To było 80 kilo. Później dobiłam do tych 105, nawet powiem Wam, że w przelotach prawie 110 kilo. Także on był ze mną od takiej średniej, wielkiej i takiej malutkiej mnie. I czy mnie wspierał? Wspierał mnie, nabijał się ze mnie, że znowu się odchudzam i tak dalej, ale że on nie robił oczywiście tego w sposób taki, wiecie, dołujący, tylko no mimo wszystko mnie wspierał. Kot miałczy, także sorry. Wspierał mnie, naprawdę mnie wspierał i on też przeżył szok, tak jak wszyscy inni ludzie, którzy widzieli mnie wcześniej, widzieli mnie później i on też w momencie, gdy schudam już naprawdę, tak wiecie co, bardzo, 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 to było widać. Nie mówił tego wprost, wiecie, ale było widać po nim, że gdy szliśmy na mieście albo, nie wiem, wychodziliśmy na plażę, to on był zadowolony, że to ja jestem z nim, a nie ta, wiecie,
i gruba foka, która była wcześniej. Ale to wszystko, wiecie, zależy od dystansu do samego siebie i od tego, jakie macie poczucie humoru, jak do tego wszystkiego podchodzicie. Ale wspierał mnie. Następne pytanie, już nam dużo nie zostało, słuchajcie, mam nadzieję, że na tej baterii wytrwamy do końca. Następne. Planujecie z mężem dzieci? No tak, planujemy, to już mówiłam. Następne. Jakie polskie blogerki oglądasz? Wolisz oglądać na YouTube bardziej tematykę fitness czy beauty? I tu Wam powiem, że ja bardziej wolę kategorię beauty, kosmetyki, zakupy i tak dalej. Mimo, że mój kanał jest zupełnie inną tematyką, to bardzo, bardzo lubię oglądać tego typu filmy, makijaże i tak dalej, i tak dalej. No w końcu jestem kobietką, nie? No to każdy to lubi. A jakie blogerki lubię oglądać? Wiecie co? Może zrobię też taką playlistę kolejną i tam będę je dodawać, to sobie będziecie mogli zobaczyć. A dosyć sporo ich jest nawet. Następne pytanie. Kochana, ile ważysz, ile masz wzrostu? Piękny masz teraz dom. O, mój dom to dopiero będzie piękny. Ile mam wzrostu? Mam wzrostu 1,68 m. I ile ważę? Jak schudłam, ważyłam 59 kg. W tej chwili ważę 63 kg i uważam, że to jest moja waga końcowa, wyjściowa i przy takiej zostanę. 59 też było dobrze. Ale jednak moim zdaniem, mój mąż uważa, że było bardzo dobrze, no. Wiadomo, jak to facet, nie? Zawsze będzie tak mówił. Ale im mniej, tym lepiej, nie? Znaczy, zależy gdzie. Ale 63 kg to jest moja waga optymalna w tej oto chwili i przy takiej zostaję. Następne, o, uwaga, dochodzimy do końca i zaraz będzie koniec. Koniec. Czy rzuciłaś całkowicie palenie, tak jak ostatnio wspomniałaś, że nie palisz przez chorobę? Pozdrawiam. No ja też. Nie rzuciłam palenia, na pewno je ograniczyłam. Jakiś czas temu byłam chora, miałam zapalenie ucha, zapalenie, które wdało mi się tutaj w dziąsło, w zęba, zaatakowało mi to wszystko, musieliśmy wyrwać zęba, nie mam szóstki, pozbyłam się szóstki, dlatego tak jakoś dziwnie mi tutaj w ogóle się mówi. I ograniczyłam trochę palenie, naprawdę i to dużo, nie paliłam też znowu dużo, paczka starcza mi tak mniej więcej na 3 dni mniej więcej i na pewno to ograniczyłam i teraz paczka starcza mi nawet na tydzień, także jest to jakaś eureka, ale walczę z tym, walczę naprawdę i to szkoda zdrowia, szkoda pieniędzy. Także będę z tym jeszcze walczyć, ale to jeszcze trochę. Następne pytanie. Czym obecnie się zajmujesz? No to już było i to już chyba będzie ostatnie. Gdy chodziłeś na popołudniówki lub nocki do pracy, to jak planowałaś jedzenie? I to też jest pytanie, które znajdziecie w opisie pod filmem. Tytuł filmu to jak jeść, gdy pracujemy na zmianę. I to by było na tyle. Pozwólcie, że przeproszę Was za to, że ten film jest taki długi, w tylu częściach. Nagrywam takie coś pierwszy raz. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to nagrałam i dobrze Wam się to oglądało. Przepraszam też mojego królika za to, że pół filmu machałam mu tutaj ręką i jak będę przerabiała ten film na komputerze, to będę wściekła, że tak po prostu mi się machało cały czas, jakbym, nie wiem, tu chciała wypompować. Albo chciałam po prostu królikowi przywalić w uszy. Także dziękuję mojemu asystentowi, mojemu zegareczkowi, mojemu tulipanowi. Teraz łyk herbaty dla mnie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Nie wiem, w ilu częściach wyszedł ten film, ale tak prognozując, wydaje mi się, że w około 3. Więc jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, oczywiście nie będzie to za miesiąc, za dwa, ale jeżeli będziecie za, to na pewno za jakieś, nie wiem, pół roku, coś takiego, zorganizujemy też taki film i będziecie mogli poznać mnie jeszcze bliżej, a wtedy może dojdzie do tego, że powiem Wam jeszcze więcej o sobie, bo po prostu uznam, że na te pytania, na które nie odpowiedziałam Wam teraz, to będę mogła zrobić to w najbliższym czasie. A póki co,
Ja, królik i Bazyl, który tutaj nam przeszkadzał niemiłosiernie, uwierzcie mi, musieliśmy tak się ganiać i odganiać, aby ten film miał ręce i nogi, że sobie tego nie wyobrażać. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!